Kolejny druk numer 18 przez 373 z 2013 autorstwa Komisji Bezpieczeństwa. Na referenta nie wskazano nikogo. Pan radny jest gotów, tak? Zatem proszę pana radnego Andrzeja Bachla o odczytanie projektu uchwały. Dziękuję. Uchwała numer 18 przez 373 przez 2013 Rada Dzielnicy 10 Swarzowice dnia 4.07.2013 roku w sprawie realizacji zadania powierzonych z zakresu programu prognozy poprawy bezpieczeństwa Bezpieczny Kraków na 2014 rok. Podstawa prawna. Paragraf pierwszy. Przeznacza się środki finansowe w wysokości 11 900 zł w ramach zadań powierzonych z zakresu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa Bezpieczny Kraków na 2014 rok na zadania. Zakup oznakowanych radiowozów dla 6 Komisariatu Policji kwota 10 500 zł. Zakup materiałów profilaktycznych dla uczestników zajęć realizowanych przez Straż Miejską miasta Krakowa kwota 1400 zł. Paragraf drugi. Ustawa wchodzi w życie z dniem podjęcia. Bardzo serdecznie dziękuję panu radnemu za odczytanie. Otwieram dyskusję. Pan radny Jończyk, proszę bardzo. Chciałem zapytać, rozumiem, że wpłynął jakiś wniosek do tej instytucji w tej sprawie, czy my tak... Co było początkiem? Proponuję, żeby odpowiedzi udzielił ktoś z członków Komisji Bezpieczeństwa. No ja nie udzielę, bo pod tym względem, że nie ma pana przewodniczącego, który... Czy ktoś z członków Komisji Bezpieczeństwa obecnych na sali jest gotów odpowiedzieć panu radnemu? Nie, ale pan radny Mikołaś jest w Radzie. Nie zrozumiałem, co... Znaczy, czy te dwie instytucje wystąpiły do nas? Tak. Jedna i druga. I o ile bym, chociaż były inne zdania wcześniej na temat finansowania radiowozu, mieliśmy zakończyć tą sprawę, o ile tutaj bym się zgodził, natomiast materiały wszelkie szkoleniowe, zakup materiałów profilaktycznych dla uczestników zajęć zorganizowanych przez Straż Miejską. Często leżały tutaj stosy różnych takich ulotek i wydaje mi się... Ale to nie jest to, panie Andrzeju, właśnie. To jest to, co oni organizują po szkołach konkursu. Nie przynoszą do nas materiału, bo to przynosili Wydział Spraw Społecznych na tym, to co były te ulotki, a oni organizują konkursy w szkołach dla dzieci tam bezpieczeństwa. I to są dla nich. Aha, czyli to jest nie nagrody na przykład. To nie jest. Nie, no ja się bałem, że płacimy za makulaturę, tak jak w sprawie śmieciowej, gdy wydano tysiące, dziesiątki tysięcy i to wszystko do wyrzucenia. Czyli tutaj to na pewno nie będzie zmarnowane. Idzie trafia do Straży Miejskiej, nie do Wydziału Spraw Społecznych. Tamte były materiały, mówię, przed Wydziału Spraw Społecznych. Dziękuję bardzo. Dziękuję za wyjaśnienia ze strony pana radnego Mikuły. Czy jeszcze ktoś z państwa chciał zabrać głos w tej sprawie? Ponieważ nikt więcej się nie zgłosił, przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały, proszę podnieść rękę. Dwanaście. Dziękuję. Czy ktoś jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Nie ma. Stwierdzam, że projekt uchwały został przyjęty.